Siema, cześć czołem, Crazy Spike z tej strony. Witam w drugim odcineczku Project Zomboid. Jest 19:40 na naszym budziku. I naszym celem na teraz jest znalezienie jakiejś łopatki, żebyśmy mogli sobie ziemię przekopać i zasadzić własny towar, a mamy trochę nasionek. I to jest nasz quest na teraz. Zobaczymy, czy się uda go zrealizować. Chciałbym też jakieś deski znaleźć, gwoździe, żeby się obudować. No, tylko mi wstać. No, nie gadaj mi, że tu jest super sam. Ja kurwa żabkę znalazłem? No, walnij go, no jak jeszcze żyje. Orzesz, kurwa, chyba zepsułem. Napraw. Klej. A, nie mam nic takiego. Posadź jako główny. Trzeba broń znaleźć i to bardzo szybko. Nie chcę młotki, bo młotek akurat jest do innych rzeczy bardzo przydatny. Do zabijania zombie też oczywiście. Ale no, nie fajnie, nie fajnie. O, zamknięte. Okno też zamknięte. I teraz zobacz. Tu jest nie wybita szyba. Spróbujemy sobie. No. I krwawimy. Zajebiście, bo nie pomyślałem o tym. No, kurwa jasna. Nie mam bandażu. Dobra, bo to się może później wydać infekcja. Ach, cholera jasna. Weź. Zjedz jedną, drugą. No wiem, że cię boli. Nie musisz mi tego tłumaczyć. Dobra, weź wszystko. No wiem, wiem. Cholera, nie, w EQ nie mam. Ja mam przeciwbólową. Zażyj tabletki. Ci trochę pomoże. Jak na złość nie mam... bandażu żadnego. Wiesz, no dobra. Bo to jest jednak blisko. Spróbujmy to inaczej zrobić. Uhu, w sumie cholera. Chyba nie będzie można tego inaczej zrobić. Wiesz co? Może tak. Załóż ty mi... buty arbuz łosiona, opakowanie spodnie. Dobra, masz spodnie, a gdzie masz bezrękawnik, co? No i super, bezrękawnik mi zniknął. Zajebiście. Wybij szybę. Jak? Usuń odłamki szkła. Właśnie, to trzeba zrobić. Przejdź przez szybę. Już wiecie, czego nie robić wcześniej. Jak rozwalamy szybę, robimy też straszny hałas. Teraz to ogólnie bierzemy sobie po bandaż. I jakiś środek dezynfekcji. Dobrze pamiętam. Nie, no gdzieś tu to było, nie? O. Bandaż, weź jeden. Butelki, środki strojące, weź jeden. Zwykły bandaż. I bandaż sterylizowany. Super. Wzięliśmy sobie na ranę. Chusteczkę z alkoholem. Zdezynfekuj. Na wszelki wypadek, tak. I zabandażuj. I gra gitara. A, wiem, że to kurczliwy. No dopiero żeś brał tapsy, więc ci nie dam drugiego. Ale mamy trochę żywności, więc pójdziemy go sobie schować, tą żywność. Gdzieś tu mieliśmy w lodówce, tak? Gdyśmy chowali, jak dobrze pamiętam. Nasz inwentarz. Arbuz makłażon. Główka kapusty.
Jest za pierwsza 40, jeszcze mam tak. Nasiona, włóż do pojemnika. To ona się później. No dobra, już. To było złe, co ja teraz robię. Nie o to mi dosyć chodziło. To pakowanie. Dobra, może jak odejdziemy, to tak jest. To pakowanie. No, chwilę to potrwa, jak widać, to przenoszenie tych nasion. No, drzwi pootwierane, nie? Uhu, nie, to trzeba zaraz pozamykać. Dobra. Truskawki. Lekki ból, no już się przechodzi. Może sobie tabletkę, witaminki sobie weźmiesz, które ci poprawi. Spodnie, plecak, pierwsze opakowanie, na nasiona, młotek, kurka, dobra. Co tam, główka kapusty. Przez kwinkę sobie jedną zostawimy, żeby było coś zjeść na rano. Okej. Okay. Że ja tego baseballa zepsułem. Nie fajnie, nie? Skrzaniłem sprawę. Chusteczkę, kurwa, spodnie, witam. 3-8, dobra. Tam się przydało jeszcze jakąś broń tutaj, co jest to? Bluza, buty, majtki, pistolet. Magazyn celowy, mechaniczny, dobra. No dobra, w sumie tak. Trzeba tak, zamykamy drzwi. Zasuń zasłonę. Mus w tej grze, bez tego, jak nas zobaczy jakiś zombiak, to jesteśmy porobieni. Okno niech sobie jest otwarte. Śpi. Jak mamy okno, to widzicie, że nam się pojawia. Poziom zmęczenia jest za niski, no chyba sobie robi, że jest ciemno na dworze. Z 11 wieczorem, a ty mówisz, że poziom zmęczenia jest zbyt... No jeszcze nam się lampy palą, to jeszcze coś możemy spróbować zorganizować. Przejdź przez okno. I jeszcze sprawdzimy sobie, co tu jest. Miętówka weź. Weź, się przydają. Jakikolwiek rzecz. O. Super. Weź wszystko. Dobra, co tu jeszcze jest? O. Weź. No, tu ładnie otwórz. Super, super. Jest jedzonko. Dosyć. Tego obrobiamy. Tu nie ma co w ogóle zostawiać, bo to jest apokalipsa. Wiemy, że nie ma innych graczy. Gramy solo, więc tutaj sobie możemy zbierać i robić zapasy. Weź wszystko. No i w plecaku mamy trochę żywności. Super. Przejdź przez okno. Może teraz mu się zachce spać. O, jest bez rękawnik był. Weź. Ono się gorąco zrobiło, przez tego zdjąłem. Dobra, zamknij drzwi. Pięterko wyżej i w kimonko. Jak ty mi pojazd powiesz, że nie jesteś zmęczony. Ty masz mi iść spać, jest w 11:30, kurwa. Nie wiem, że z apokalipsy jesteś podrajcowany. Gdzieś tu były środki nasenne. Bólowo te nasenne. Nasenne, weź jedną. Zażyj tabletkę. Mam nadzieję, że teraz musi spać za chwilę.
Co, jak już jesteś w kiblu, to weź się napełnij butelkę od razu. Napij się. Śpi. 7 godzin. Tak jest, rozsuń zasłony. Dobrze. Dobra, że sobie teraz tak, coś sobie wciągniemy. Jakąś może marchewkę. Dobra. Sklep ostatnim razem był pusty. Zobaczymy, co jest jeszcze koło niego. Nie. Możeśmy w sumie... Tu coś jeszcze jest, a ja tego nie sprawdziłem. Zakamarek. O, właśnie. Gdzieś tu jeszcze widziałem, towar mi mignął przed chwilą. Tak, jest, prześciutko bierzemy. No szkoda, że tak mało. Uhu. No jak nie próbował wystraszyć, chodź tu. Suki kocie. No, co złego to nie ja, już nikt tego nie słyszał. Tam się przyda jakąś broń znaleźć. No. Aha, dobra. Chyba, że nie żyję. Ty żyjesz tam spokojnie. Chyba ja gram, bo bez tego ramiennika zapieprzasz. Jedziemy dalej z koksem. Weź wszystko. Co tu jeszcze jest? Patania, worek, łyżka, ścierka, tarczy, masło orzechowe. Weź. Torba, whisky. Weź. Zawsze można sobie kolby zrobić. Dobra. Grzebień. Może się przyda do czegoś, no nie wiem. Podstawy stawiania, pułapek. Super, to weźmiemy. I kiblu nie zjema. Naprawdę, dobra. Liczyłem, że uda mi się jakąś broń znaleźć, łopatkę, cokolwiek. A sprawdzimy może sobie tutaj. For sale, czyli pewnie będzie pusty. Jak na złość. Dobra, gdzie on ma? Wejściowe. Aha, dobra. Przebiegłem, okej. Okay. Nie, tutaj. I zamknięte. Jeszcze tu są. O, super, jest otwarte. I pusty budynek, gdzie nic nie będzie. Żarówka, weź. Chipsy, miskę, opakowanie nasze. Weź, weź. Otwierać się przyda. Puszka zupy jak najbardziej. Czerwone wino, chipsy. Pusto. Ten cholerny szczekający pies. Mnie schizuje. Pusto. Dobra, jak piętro wygląda.
pusto. Waciki się przydadzą. Papier toaletowy też się przyda. Prześcieradło też się przyda. Mam 14,9 na 15. A tu jakieś tutaj przeciążone jesteśmy. Dobra. Marchewka. Jeść ją zjeść. I może miętówkę sobie zjedz. No to jeszcze jedną. Dobra. No dobra, na tym chyba będziemy kończyć ten odcinek. Jak widzicie, eksploracja, eksploracja, jeszcze raz eksploracja. Ja polecę ten towar odłożyć. Za dużo żeśmy nie zrobili. Mam nadzieję, że w kolejnym, następnym odcineczku zrobimy o wiele lepiej. Ja w takim razie dziękuję za oglądanko. I do następnego. Na razie.